po małym odpoczynku w hotelu i jedziemy w kierunku wodospadu Szklarki. Kierunek na Jelenią Górę. A jest to kierunek na Jelenią Górę. Stajemy na wodospadzie Szklarki. Wysokie skały, osiki chyba tu rosną, drzewa. Bardzo dużo jest mchu w Ornie. Idziemy w kierunku wodospadu Szklarki. Wzdłuż tej rzeki kamienistej, potoku górskiego. Wodospad Szklarki. Jesteśmy na kawie. Ciasta domowej roboty. Idziemy niebieskim szlakiem do złotego widoku. To jest piękna widok panorama na Śnieżkę, na okolice. Jeszcze jest niedaleko jakiś kamień Tybocka. A nie wiem, czy damy radę tym dojść. Przyszliśmy na złoty widok, kawałeczek przez las i mamy tutaj piękną panoramę gór i wspaniały widok na Śnieżkę. Docieramy do skały Chybotek, Chybotka się nazywa. Czekamy się już. Nie szybko, wolno, bo możesz posić tak. Żeby czas wstawiamy. A tu piękne domy, podejrzewam, że jeszcze przedwojenne, letniskowe, czy jakieś sanatoryjne, czy wypoczynkowe, w takich fajnych kolorach. Smok. No, jedziemy w kierunku zakrętu śmierci. Zakręty śmierci. No. Piękny widok na Śnieżkę. Wjeżdżamy w zakręt śmierci. 40 na godzinę. To jest zakręt śmierci. Wszystkie szczyty tutaj. A tu mamy taką informację o zakręcie śmierci. A no. Teraz trochę się czasami przejść po ulicy Szklarskiej Poręby, żeby się wyczerpać, bo do 7 wieczór dochodzi 7.
dopłynie. Taki potok. Środek Szklarskiej Poleń dopłynie, taki potok, górski potok. Szarawa się robi. A tu na chodniku taki kamień. Syna ogląda pizzę. Trollandia, ale to jest dla dzieci. I jak gdzieś wymieniamy, to pójdziemy. To mi się. Pod koziołki. Pod koziołki. Że piór liczy rzepa. To był ten wiersz. Telefon sprzedawany i poduszka. A Lewandowska. Lewandowska. Tu. A to nasz hotel. Dobry klimat. Tam nasz auto z tyłu. Synka przy aucie i wyjeżdżamy do Karpacza teraz. Właśnie opuściliśmy Szklarską Porębę i jedziemy w kierunku Karpacza. Jest po 10:00. Jesteśmy po dobrym śniadaniu. Licznie po prawej stronie mamy potok górski. Ale jest niewiele wody, jest masę kamieni. Pałac Pakoszów. W drodze go właśnie oglądamy ze Szklarskiej Poręby do Karpacza. Jest hotel, pięknie odrestaurowane budynki, piękne ogrodzenia, ładny wjazd. Ale tylko pooglądaliśmy. Goodbye. Okay. Przyjechaliśmy do Karpacza. Mam piękną pogodę. Idziemy powolutku pod górę do... Tam było ostro z parkingu. Do Kościółka Bank. Drogi, ostro. Ale pod górę. Tarasy Bank. Hotel. Recepcja tam jest. Strzegajmy. Pozorki zapraszamy. To jest duch Karkonosza. Zbliża się do wyjścia. 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 Kolejka. Idziemy dookoła kapliczki. Sobie. Na terenie, ale tam jest za wycieczka przed wejściem. I nie wiadomo, jak długo trzeba czekać. Jest mały cmentarz. Kościółek Bank, świątynia Bank. Tak, trochę poczekamy. Piękna pogoda. Wieża. Dzwonnica. Szczyty Karkonoszy. Miniatura ma. Przygotowany dookoła. Z cmentarzy. Idziemy teraz nad zaporem. Będziemy, zaparkowaliśmy przy Białym Jarze.
Jesteśmy na tej zaporze Kałomnicy. To jest mały potok górski, ale jest taka potężna zapora. Tu nawet można się poopalać. Z tej strony jest mały wodospad. Jakiś piękny budynek, podejrzewam, że czasowy. Powoli opuszczamy Karpacz, jedziemy w kierunku Kowar.